Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph. Cześć wszystkim, Chris Rudolph, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Ostatnie miesiące były takie dosyć luźne, mało się udzielałem, kanikuła, upały. Wszyscy moczyli tyłki gdzieś tam po basenach, nad morzem czy nad jeziorem. Także praktycznie nie było chyba sensu nawet tworzyć pewnych produkcji, bo i tak nikt tym nie był zainteresowany. Ogólnie podobne chyba wnioski wyciągam, obserwując jakby w tej chwili całą sytuację na świecie, a szczególnie w tej korporacji, w której żyjemy i obserwując, w którym kierunku idą zainteresowania ludzi, tych, którzy oczywiście interesują się rozwojem, nazwijmy to osobowościowym, rozwojem duchowym, no jakby to nie nazwać. No bo w sumie dla tych istot, dla tych osób robię te swoje programy, piszę od niedawna też posty, które na Facebooku są publikowane. No i obserwuję, jakie jest zainteresowanie, jaki jest odzew. No zauważyłem, że odzew jest ciekawy, wszyscy czekają na jakieś wydarzenia, jakie mają nastąpić. No one chyba nastąpią, bo jednak widać takie zewnętrzne symptomy, które zarówno przestrzegają, jak i informują nas, co tej jesieni ma się zadziać. No i zimą również. Wiadomo, idzie kryzys, który wszystko wskazuje na to, jest sztucznie wywołany. Funkcjonuje jakaś wojna, która też jest bardzo dziwna, gdyż no, nie spełnia żadnych jakby przesłanek, które mogłyby o tym mówić, że tam dzieje się coś prawdziwego. Oczywiście nie mówię, że nic się nie dzieje, ale to, co się dzieje, jest co najmniej dziwne. Mamy jeszcze w dodatku różnego typu kryzysy, które są przypowiadane, głównie energetyczne. No i obserwuję, jaka jest reakcja ludzi. Reakcja środowiska, które jest, nazwijmy to, uduchowione, przebudzone, i jak ci ludzie reagują. Zauważyłem, to jest oczywiście moja opinia, że większość jednak zasnęła podczas tych upalnych wakacji i praktycznie siedzi w pewnym marazmie. Nie reaguje na to, co może być, a przynajmniej jest obojętna. Od jakiegoś czasu już wysyłam sygnały, że warto by było zainteresować się swoją rzeczywistością i coś zrobić z tą rzeczywistością, by w momencie, kiedy kryzys nastąpi, a moim zdaniem niechybnie nastąpi, być pewnym przygotowanym, to zarówno w sensie fizycznym, mieć jakieś drobne zapasy, przynajmniej miejsce na schronienie, ale też i w sensie moralnym, tak żeby moralnym i mentalnym, by właściwie przyjąć te zmiany, które już się pojawiają i będą się potęgowały. To jest moim zdaniem istotne, ale wiele osób, jak zauważyłem, tym się zupełnie nie przejmuje, ponieważ jest w nich pewien syndrom zwycięstwa. Syndrom czegoś, co już się wydarzyło, więc nie muszą o nic się martwić, samo przyjdzie i się zrobi. Być może są i też takie istoty, u których samo się to zrobi, ale w większości przypadków, jeśli chodzi o osoby, które ja znam, no to uważam, że jednak czegoś takiego nie będzie. Są silne teraz symptomy tego, że ta sytuacja trudna pojawi się już tej jesieni. Nie wszyscy wiedzą, ale papież wydał pewien dekret, czy tam jakiś nakaz, który mówi, żeby wszystkie pieniądze kościelne przelać do Banku Watykańskiego i to w terminie do 30 września bieżącego roku, więc możemy spodziewać się jakiegoś wielkiego krachu finansowego. Jak on będzie wyglądał, trudno przewidzieć, jest kilka wariantów,
ale już możemy się domyślać, że zniknie pieniądz papierowy. Ale to jest jeden z wielu wariantów, który może nastąpić pojedynczo albo jeszcze i w całym pakiecie. Drugim takim tematem jest totalny kryzys związany z hakowaniem systemu internetowego na świecie. No, jeśli to padnie, no to praktycznie cała gospodarka, cała komunikacja będzie no praktycznie przestanie istnieć. Wtedy nie będziemy mogli się kontaktować na tej zasadzie, no w ten sposób, jakie teraz to robimy. Telefony nie będą działały, internetu przynajmniej przez jakiś czas nie będzie, to może wywołać olbrzymi chaos. A taka ewentualność jest bardzo możliwa, ponieważ przestrzega przed nią niejaki chyba towarzysz Schwab, który na forum w Davos o czymś takim wręcz wprost mówił. Mówił też, że te wakacje, które mieliśmy w tym roku, są ostatnimi w takiej formie, do jakiej przywykliśmy, i że świat już niedługo nie będzie taki, jaki do tej pory był. Jeśli to do nas nie trafia, no to nie wiem, co mogłoby jeszcze trafić. No jest kilka możliwości, może się wojna rozlać i to na cały świat, bo przecież i Bliski Wschód, i Daleki Wschód, i tutaj za wschodnią granicą też dzieje się mocno, wojska się grupują no, w różnych miejscach. Nie robią tego na pewno od tak sobie dla jakiejś tam przyjemności, czy dla widzimisię. Te wszystkie rzeczy ostrzegają nas przed tym, co nastąpi, i teraz no, niech nikt mi nie mówi, że jestem czarnowidzem czy kimś takim, kto tworzy ciemną rzeczywistość. No, według wiary dane wam będzie, ja to wiem, i wiele osób myśli, że jeśli uznało już samych siebie za oświeconych i w dodatku życzą sobie, żeby było dobrze, to dobrze nastąpi. No to nie tak działa niestety, że mówimy, chcę, żeby tak było i już tak będzie. Niech każdy sam się zmierzy ze swoją rzeczywistością, ja nikomu niczego nie będę narzucał. Ale od jakiegoś czasu pracowałem i opracowałem właśnie taki program warsztatu, który zatytułowałem Nieśmiertelny Gracz. Nieśmiertelny gracz, bo podstawą właściwie egzystencji w nowej rzeczywistości, podstawą egzystencji w świecie, który nastąpi, ale dopiero w momencie, kiedy ten stary świat przestanie istnieć, to jest brak czasu i nieśmiertelność. Wiemy, że jesteśmy istotami nieśmiertelnymi. Wszystkie filozofie religijne mówią o tym. No, jesteśmy świadomością, która doświadcza w świecie materii. Więc świadomość jest nieśmiertelna. No ale w świecie materii istnieje taki mechanizm, który wykorzystuje pasożyt. Pasożyt, który opanował ten świat materii, czy można go również nazwać wirusem. I to jest strach przed śmiercią. To jest podstawa wszystkich lęków, jakie tutaj przeżywamy na Ziemi. No i żeby osiągnąć, nazwijmy to coś w rodzaju zbawienia, cokolwiek jakby to nazwać, należałoby najpierw tego strachu się pozbyć. I tutaj są odpowiednie techniki, odpowiednie podejście mentalne do tematu i właśnie w tym warsztacie, który wam proponuję, Nieśmiertelny Gracz, kreacja nowej rzeczywistości, o takich technikach będę mówił, takie techniki będziemy ćwiczyli. Tymi technikami będziemy uwalniali się od poczucia strachu, od niskich emocji, od niskich energii. Kreacja nowej rzeczywistości to też jest coś takiego, co możemy stosować i powinniśmy już w tej chwili stosować, zanim stary świat przestanie funkcjonować, zanim stary świat przestanie istnieć i pojawi się ten nowy. Myślę, że te wszystkie silne zamieszania, jakie w tej chwili wysyła do nas wszechświat, który, no znaczy zewnętrzny świat, który próbuje ściągnąć naszą uwagę, a wiadomo, nasza energia idzie za uwagą, więc chodzi mu o to, żebyśmy zasilili tematy, o których huczy ten świat zewnętrzny. Stary świat ściągnie jak najwięcej, będzie ściągał jak najwięcej osób po to, żeby razem z tym starym światem
przeminęły, żeby razem z tym starym światem zapadły się w niższe rejony istnienia i tam być może funkcjonowały nadal. Wierzę głęboko, że po tych burzliwych, dramatycznych zmianach, które moim zdaniem niosą, no przed nami jeszcze to krew, pot i łzy, tutaj taki cytacik sobie pozwoliłem wrzucić, to że po tych wszystkich zmianach pewna część ludzkości jednak przetrwa, chociaż przetrwanie nie jest tutaj najistotniejsze, przetrwanie w tych ciałach, ale myślę, że pewna część ludzkości przetrwa po to, żeby być takim zaczynem, zaczątkiem, zasiewem nowej ziemi w erze wodnika. Tak to nazywamy, jakkolwiek by to zresztą nie nazwać, to będzie już nowy etap na wyższym poziomie, nowy etap rozwoju ludzkości. Wierzę, że ludzkość przetrwa, bo to też jest ten cały program warsztatu, żeby sobie i innym pomóc odnaleźć się w tej rzeczywistości, przygotować się do zmian i do nowej ery, która moim zdaniem już w ciągu najbliższych paru lat nastąpi. Jak wiemy z wykopalisk i nie tylko z badania historii, takich epokowych zmian było wiele, tak jak potop czy wyginięcie dinozaurów. No i te wszystkie epokowe zmiany przynosiły nową rzeczywistość. Te gatunki, które chciały się przystosować do nowej rzeczywistości, potrafiły się przystosować, to przetrwały i były właśnie tym zalążkiem nowej rzeczywistości, nowym ziarnem na wyższym poziomie rozwoju. To samo się dzieje teraz i uważam, że trzeba już w tej chwili przygotowywać się do nowej egzystencji, do nowego paradygmatu, który pojawi się niedługo. On będzie zupełnie inny, czy on już jest nawet zupełnie inny od tego hierarchicznego, w którym obecnie żyjemy. Tutaj rządzi hierarchia, wyzysk, strach, zniewolenie, rywalizowanie. W nowej epoce wodnika takich rzeczy już nie będzie. Tu nie będzie dualizmu, jaki mamy w świecie 3D. Tam mamy jedność, odczuwanie zamiast myślenia, miłość i odpowiedzialność za swoje czyny. Odpowiedzialność za swoje kreacje, bo tam kreacja będzie następowała natychmiast. Tam ludzkość już będzie potrafiła kreować swoje doświadczenia prawdopodobnie w jednej chwili, ale jeśli nie w jednej chwili, to bardzo szybko. Dużo szybciej niż teraz. Będzie ponosiła też odpowiedzialność za swoje kreacje, ale trzeba pamiętać, że kreacje z pozycji przestrzeni serca to są kreacje na wysokim poziomie, więc nie będą krzywdziły nikogo. Będą to kreacje etyczne, pełne miłości i zrozumienia. Będą służyły całej wspólnocie, całej ludzkości, ale to nie będzie znaczyło, że każdy element tej układanki, każda istota ludzka będzie zniewolona. W pełnej wolności i miłości będzie kreował się świat. Każdy będzie kreował go według własnych potrzeb, ale jednocześnie nie skrzywdzi innych. Tam nie będzie własności, tam nie będzie hierarchii, tam nie będzie dowódców, dyrektorów i co za tym idzie, nie będzie potrzebny pieniądz, wojsko, ani system polityczny, czy nawet religijny. Każdy będzie wiedział, co robić, będzie działał zgodnie z własnym sercem. Ja wiem, że to dla umysłów 3D jest utopią, no ale ci, którzy są troszeczkę wyżej już mentalnie, będą potrafili to jednak uświadomić sobie i zrozumieć. W tym kierunku właśnie idziemy. W tym kierunku możemy już się przygotowywać do świata 5D, do nowej ziemi. Moim zdaniem nie jest istotne, czy tam najważniejsze, przetrwanie ciała fizycznego. Moim zdaniem istotne jest, by dostosować swoją mentalność, swoją świadomość do poziomu wyżej. Być może niektóre istoty będą mogły dostąpić w niebo wstąpienia w ciałach już świetlistych.
powoli nasze organizmy przetwarzają się, transformują z substancji węglowych na węglowo-krzemowe i na krzemowe. Krzemowe będą już mogły absorbować dużo więcej światła, czyli przyjmować nasz naturalny stan, bo wszak jesteśmy światłem, jesteśmy świadomością. Więc więcej będzie człowieczeństwa, więcej ducha w tych ciałach właśnie fizycznych. Zapraszam na spotkania warsztatowe Nieśmiertelny Gracz, Kreacja Nowej Rzeczywistości. Tam wiele będę mógł Wam dopowiedzieć na te tematy, ponieważ no to wynika z moich doświadczeń z śmierci klinicznej dwukrotnej, którą przeżywałem i którą analizowałem wielokrotnie. Mam teraz zupełnie nowe przemyślenia na ten temat, na temat tego, czym były moje doświadczenia po tamtej stronie. Ale też i z wiedzy, jaką wyciągnąłem z różnych ksiąg, chociażby Eckharta Tolle, Davida Hawkinsa, Joe Dispenzy czy Bruce'a Liptona. Tam też znajdziecie takie różne, na tym warsztacie oczywiście, ciekawostki od tych autorów. No nie zabraknie też Vadima Zelanda. Tutaj chodzi o kształtowanie, formowanie swojej własnej przyszłości. Tak, możemy to robić. Vadim Zeland to językiem współczesnego człowieka ładnie określił i mam zamiar wykorzystać i będę wykorzystywał niektóre techniki, których nauczyłem się z pozycji Vadima Zelanda właśnie na tych warsztatach. A cały wrzesień to są właściwie co tydzień warsztaty. Zaczynam już od 10 września w Sopocie. Później będzie 17 września w Warszawie, 24 września w Toruniu i 1 października w Poznaniu. Informacje na temat tych warsztatów, czyli ewentualne zapisy, to są albo na Facebooku na moich stronach, albo na adresem mailowym neoland@op.pl. Też w wydarzeniach na Facebooku możecie to znaleźć. Także zapraszam, abyście się zapoznali z programem tych warsztatów, no i tych, którzy chcą pracować nad sobą, są zainteresowani tym, by polepszyć, poprawić jakość swojego życia obecnie i przygotować się do wejścia w epokę wodnika, a jednocześnie przygotować się do lżejszego przetrwania kryzysu, który niewątpliwie moim zdaniem nastąpi. Zapraszam na moje strony na Facebooku i do subskrybowania kanału Chris Rudolf TV, czyli Telewizja Nowej Rzeczywistości. A teraz kilka fragmentów z takiego jakby przedsionka tych moich warsztatów, takie wprowadzenie w warsztaty Nieśmiertelnego Gracza. To jest wykład z Gościcina. Pewne elementy tego wykładu również znajdą się w wykładach Nieśmiertelnego Gracza, w warsztatach Nieśmiertelnego Gracza, ale większość będzie to całkowicie nowy materiał, będzie dużo ćwiczeń. No i taka informacja, że nie zobaczycie tego na YouTubie ani w żadnej innej formie, gdziekolwiek na internecie. To jest już wiedza, którą przekazuję tylko i wyłącznie istotom, które chcą ją doskonalić i coś z siebie wnieść, czyli przyjechać, popracować wspólnie, bo energia grupy też się liczy. Czyli zapraszam teraz do obejrzenia materiału z Gościcina, no i zapraszam na warsztaty. Cześć wszystkim. Cześć, w nowym odcinku Chris Rudolf, Telewizja Nowej Rzeczywistości. Mówimy o tematach związanych z przekształceniami epokowymi z epoki ryb w epokę wodnika, czy rudej lisicy w epokę szarego wilka, jak zwał, tak zwał. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o różnych tematach,
które trafią, czy fascynują, czy interesują publiczność, jaka pojawiła się na spotkaniu w, jak to się nazywa tam jeszcze? Gościcinie. Sorry, ja to zapominam. Czyli no cieszę się, że w ogóle tak licznie się pojawiliście, bo powiem wam, że spodziewałem się dużo mniejszej publiczności, jako że prowadzę różnego typu wykłady mało popularne i mało obiecujące. Mówię, żeby każdy podwinął rękawki i zasuwał zgodnie ze swoim rozwojem. Ludzie wolą pigułkę, ludzie wolą gotowe rozwiązania, czy przynależność do jakiejś grupy, ewentualnie liczą na kosmitów, tudzież innych przybyszów z innych rejonów galaktyki. No, każdy ma swoją ścieżkę, ja z tego się nie śmieję, tylko uważam, że akurat jeśli chodzi o moją prawdę, ta moja ścieżka jest dla mnie właściwa. Jeśli masz inny pomysł na życie, to proszę bardzo. No dobra, a teraz były jakieś pytania i postanowiliśmy, że to nagramy i zobaczymy, co z tego wyniknie. No, na ochotnika Basia. Ja jestem zaciekawiona twoimi doświadczeniami z śmierci klinicznej. Szczególnie mnie zainteresował, kiedy zacząłeś mówić o tym doświadczeniu, jak już byłeś nad tym ciałem, że tak się zastanawiałeś, czy chcesz wrócić. Czy jak umierałeś, to czułeś ból, czułeś strach, czy ta dusza jakoś się od razu odmówiła? Już mówię, to jest ciekawe zagadnienie, bo samego mnie to zaskoczyło. Ja jako dziecko byłem podtapiany i wydawało mi się, że śmierć przez uduszenie jest czymś najstraszniejszym, co może nas spotkać. W ogóle myśl o uduszeniu to była dla mnie paraliżująca. W momencie, kiedy zaczyna się zatrzymywać serce, to praktycznie schodzimy z tego świata poprzez uduszenie. Nie ma przepływu krwi, a co za tym idzie, ustaje też i oddychanie i dusimy się, bo krew nie przenosi powietrza, czyli tlenu w organizmie. Więc zacząłem się dusić przy wstrzymaniu akcji serca i wtedy przypomniała mi się ta moja myśl, ten strach przed uduszeniem. To trwało jakiś czas, no, troszeczkę się męczyłem, ale nie za długo i w pewnym momencie poczułem wielką ulgę, a świadomość nadal była. I pojawiło się we mnie takie stwierdzenie: o kurwa, jakie to łatwe. Dokładnie tak sobie pomyślałem. Czyli to miało jakby uświadomić mi, że myśl o tym, że śmierć przez uduszenie jest straszna, była nieprawdziwa. Tak, było jakieś męczenie się, ale dosyć krótko i potem przejście na drugą stronę. Świadomość jest, myślę dalej, nie wiem dokładnie, to jest taka dychotomia. Z jednej strony wiem, że coś się dzieje dziwnego, a z drugiej jakby nic się nie stało. Ktoś mi to wyjaśnił później, że to też jakby jako istoty ludzkie wielokrotnie przechodzimy to przejście do nowego życia, bo ja teraz śmierci ciała fizycznego nie traktuję jako koniec czegoś, tylko jako początek czegoś nowego. Bo tam mi się nic nie urwało. Ja nadal przez jakiś czas myślałem kryteriami chłopaka, który gdzieś tam z kumplami ma iść na piwo wieczorem. Ten cały system wartości i widzenie świata było takie samo. Chociaż z drugiej strony działy się tak dziwne rzeczy, że z jednej strony się zdziwiłem, drugiej nie. Jak zobaczyłem, że unoszę się, lewituję nad ulicą, coś tam się dzieje, to pomyślałem wtedy, że wieczorem jak pójdę na piwo z chłopakami i pokażę, jak się potrafię unosić, to będę super kozak i chłopaki wymiękną. No ale tutaj może z tych ciekawostek, jak będziecie chcieli, to coś wam opowiem. Ale chciałbym nawiązać do zagrożeń czy wydeptanych ścieżek, czyli zrozumienia tego, co może nas spotkać po opuszczeniu ciała fizycznego. Bo tam jest trochę pułapek i są pewne rzeczy, które pierwotnie nie były dla mnie do końca zrozumiałe. To wymagało trochę czasu, a nawet sporo czasu, wielu lat, żebym powoli to sobie poukładał i uświadomił, czym co było.
Pierwotnie to była jakaś przygoda, coś dziwnego, jakaś baśń, która gdzieś się rozgrywała. I gdyby nie to, że pierwszym razem uratował mnie Murzyn, to taki czarny człowiek, a drugim razem mój kolega, to by być może nie wiedział o tym, że coś takiego było, bo w pierwszym razie, jak opowiedziałem to rodzinie, znajomym, to mnie wyśmiano i ja wypchnąłem to z pamięci. Dopiero drugim razem, jak zaczęło mi się zatrzymywać serce w tym samym miejscu, sobie przypomniałem, że ta przygoda już miała miejsce. I dopiero wtedy sobie uświadomiłem, że mamy powtórkę z rozrywki. Co do Murzyna, to dlatego tak ironicznie podszedłem, bo jacyś ludzie z Nowomowy mi wpisywali, że to należy nazywać Afroamerykaninem. To był człowiek z Libii, więc żadnym Afroamerykaninem nie był, a po drugie w języku polskim czarny człowiek nazywa się Murzynem i już. No wracam do tematu. Są bardzo ważne dwa, moim zdaniem, punkty i sprawy, które należałoby zrozumieć w tych zaświatach. Wszyscy wiemy, że jest tam gdzieś taki tunel, którym dusze wybierają się gdzieś, nazwijmy to, w zaświaty czy w inne rejony rzeczywistości. No moim zdaniem ten tunel to jest czymś w rodzaju maszyny, która ściąga właśnie duszyczki do recyklingu, czyli sprowadza z powrotem. A właściwie może tunel można by było nazwać kanałem robnym, którym dusze wchodzą tu do świata 3D i po wypełnieniu misji czy tam swoich doświadczeń wracają poza astral, poza Matrix. Ale że pojawił się w naszym świecie pasożyt, no to ten pasożyt stworzył sobie sztuczną granicę, taką strefę tuż przed zakończeniem tego kanału rodnego, tuż przed wyjściem z Matrixa, z astralu i powiedział nam, że tam kończy się właśnie ten tunel. My wracając jako postać duchowa, dowiadujemy się, że jesteśmy już na miejscu, a to jest tuż przed wyjściem z kanału. Jak dowiadujemy się, że jesteśmy na miejscu, a nie mamy doświadczenia, nie mamy wiedzy, gdzie jesteśmy, to dajemy się zmanipulować. To mniej więcej ten mechanizm, jaki był chyba w filmie Wabank, gdzie zrobili granicę polsko-niemiecką zupełnie gdzieś tam w stylu filmowym w innym miejscu. Mhm. Tak samo właśnie Jaszczur zrobił sobie tą strefę graniczną w postaci tego światła. Jak dojeżdżałem, czy tam dolatywałem niby do końca kanału, tam pojawiło się po drodze światło, które mnie otuliło. Więc zasłoniło mi niejako dalszy ciąg tego tunelu z wyjściem na zewnątrz, w świat wolności, poza Matrixem, poza 3D, poza astralem. No i cóż, i tam następuje manipulacja, wtedy wmawiają ci różne rzeczy, albo cię straszą, albo przekupują, albo oszukują, pokazując postaci istot, które były dla nas autorytetami wcześniej. No i dobrze wiedzieć, że w początkowej fazie tego naszego przejścia z ciała do strefy zaświatów pojawia się punkt nicości, który jest bardzo istotny dla tych, którzy chcieliby się wyzwolić z Matrixa i wyjść poza strefę astralu. To jest tak, że jak straciłem przytomność, to w pewnym momencie wyszedłem, ocknąłem się gdzieś w jakimś takim pomieszczeniu dziwnym, który trudno opisać. Tam dominowało mleczno-białe, zimne światło. Trwało to jakiś czas, chociaż tam czasu nie ma i zastanawiałem się, gdzie jestem. Jakiś głos wewnętrzny powiedział mi, że powinienem przeniknąć przez ścianę, która wydawała mi się, że jest po mojej lewej stronie. A początkowo uznałem to za niemożliwe, ale potem zacząłem próbować i rzeczywiście przeniknąłem przez jakąś szybę, ścianę, coś takiego. Ona była podświetlona, ta szyba. Znalazłem się w środku światła takiego bardzo zimnego, no bardzo zimnego, ale chłodnego, matowego, mlecznego i tam zachciało mi się spać. No takie uczucie, jakbym był senny. Położyłem się tym ciałem duchowym na brzuchu, gdzieś tam w tej przestrzeni,
której się znajdowałem i wyłączyła mi się świadomość. To spirytyści opisują jako mała śmierć, czyli dusza, duch zasypia na moment, żeby jakoś, nie wiem, odłączyć się od tego świata, w którym funkcjonował, świata materialnego. Ja to przeczytałem po wielu latach i dopiero wtedy jakby sobie skojarzyłem, że byłem w trakcie tej małej śmierci. A po jakimś czasie ocknąłem się, ale już w zupełnie innym miejscu. To było miejsce bardzo ciemne, żadnego dźwięku, no, żaden dźwięk nie dochodził. Z bodźców odczuwałem tylko budowę swojego ciała i to, że jestem. Czyli miałem świadomość, że moje ciało ma ręce, nogi, tułów, głowę, ale nic więcej. Nie wiedziałem, gdzie jestem, a to był stan dosyć dziwny. Po wielu latach, ponad 20 chyba, przeczytałem w książce o Hatorach, że tak wygląda miejsce, które nazywa się punkt nicości. I to jest taka bardzo ważna jakby zwrotnica, czy miejsce przeładunkowe. Możemy z niego skorzystać albo nie. W tym punkcie nicości jesteśmy poza czasem i przestrzenią, poza jurysdykcją Matrixa. Tu decyduje się, w którą stronę pójdzie nasz duch. Czy pójdzie, czy wróci do Matrixa, będzie wracał do Matrixa, czy wyjdzie całkowicie z astralu i pojawi się gdzieś w innych wymiarach. Tutaj ważą się różne siły i poglądy. U mnie to wyglądało w ten sposób, że leżałem i zastanawiałem się, gdzie jestem, ale nie odczuwałem żadnego strachu, takie trochę dziwne to było, ale z drugiej strony jakbym już to znał. No jeśli brać pod uwagę reinkarnację, no to musiałem to znać, bo musiałem już wielokrotnie przechodzić ten punkt nicości. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, jak reagować. No, i jesteśmy czystą świadomością i zostaną odcięci od wszelkich bodźców i od wszelkiej pamięci wtedy. I pojawiły mi się bodźce związane z moim prywatnym życiem. A tu koleś dzisiaj wieczorem, przypomniałem sobie, kim byłem właśnie w ciele i że dzisiaj wieczorem mam z kumplami spotkanie na piwie. To dokładnie. I to wystarczyło, żeby wciągnąć mnie w rzeczywistość, z której wyszedłem właśnie duchowo. Już zajarzyłem, połączyłem się swoją świadomością z kumplami, z którymi mam wieczorem iść na piwo. A co zatem idzie, Matrix zaczął mnie przyciągać, podałem mu swoje pozwolenie. Tak teraz to widzę, bo wtedy nie rozumiałem, co się dzieje. Dałem mu pozwolenie i wtedy dopiero pojawiły się pierwsze bodźce zewnętrzne. Usłyszałem jakby dźwięk obracającego się koła. To tak jakby olbrzymie koło młyńskie zaczęło się obracać. To koło powoli, ale coraz szybciej obracało się. Nie wiedziałem, czym to jest, gdzie to jest, ale to był pierwszy bodziec zewnętrzny, dźwiękowy. Później pojawił się ruch. Moje ciało, które leżało mniej więcej pod kątem jakichś może 20 stopni, jakoś tak głową do góry, do przodu, zaczęło być wciągane jak w odkurzacz, ale bardzo powoli i odczułem, że jestem w ruchu, że gdzieś tam się poruszam do przodu. To trwało dosyć długo, chociaż znowu wyjaśniam, że to jest pojęcie świata naszego 3D, bo tam czas nie istnieje, no ale nie wiem, jak inaczej to określić, że nudziłem się, że to było bardzo długo i że ja wolałbym, żeby to odbywało się szybciej. No i coraz mocniej byłem wciągany, coraz mocniej, coraz szybciej leciałem głową do przodu pod jakimś tam kątem, ale nadal nic nie było widać. Dopiero po jakimś czasie przestrzeń zewnętrzna się zaczęła rozjaśniać, pojawiły się jakieś w szarówce zarysy, no i w pewnym momencie zauważyłem, że jestem właśnie w takiej wielkiej jakby studni. Oceniłbym to na język ludzki, że ona mogła mieć nawet i 50 metrów średnicy. To była wielka rura, taka jakby betonowa, jak coś koloru szarego, ale nie wiem z jakiego materiału. To zresztą nieistotne. No i właśnie w tym tunelu, w tej rurze poruszałem się coraz szybciej.
Im dalej byłem, tym jaśniej było, aż w pewnym momencie dostrzegłem to właśnie żółte światło i nie zauważyłem, że za tym światłem żółtym jest jeszcze jedno światło. Dopiero później, jak rozpatrywałem te wszystkie swoje przygody, analizowałem je, przypominałem sobie, dopiero później zauważyłem to, czego wtedy nie zauważyłem. Światło niejako zatarasowało mi wyjście z tego tunelu i powiedziało: słuchaj, jesteś, nareszcie jesteś, ja cię tutaj przytulę. To tak bardzo zaabsorbowało moją uwagę, że potraktowałem tą światłość jako istotę boską, a może samego Boga. I nawet byłem jako duch wzruszony tym wszystkim, że to światło mnie tak bardzo przytula. Powiedziało: no co, znowu jesteś bałwanie, cymbale czy coś takiego. I tu mi trochę zajarzyło, że czegoś innego spodziewałem się po takiej światłości, po Bogu. No nieważne, no tam cały czas od samego początku byłem przekonywany, że muszę wrócić, bo nagrzeszyłem bardzo. Według tych kryteriów, które tam mi pokazywano, to nawet na plucie na ulicy to już było grzechem, który trzeba przynajmniej ze 3 miesiące odpokutować tutaj na dole. Więc to też kłóciło się z jakby systemem mojej logiki na rozsądku przede wszystkim. No ale nieważne, tam były te manipulacje do powrotu i w końcu pokazano mi fragment mojej przyszłości jako karierę w showbiznesie, o której marzyłem. No i tak się stało, wciągnęło mnie do ciała. Ale chciałbym wrócić do punktu nicości, ponieważ on jest istotny i tutaj możemy sobie poradzić z tym, żeby wyjść poza Matrix bez żadnych tuneli i tego typu później dalszych sprawdzianów z tymi istotami, które podają się za boskie. W punkcie nicości, jeśli potrafimy skoncentrować się na swoim sercu, po to pewnie mamy świadomość budowy naszego ciała, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest ten punkt naszego serca i nie damy się sprowokować zaczepką zewnętrznym tego Matrixa, to po jakimś czasie przestrzeń się rozświetli i znajdziemy się poza Matrixem. Tak opisują to Hatorowie w swojej książce, która chyba nosi tytuł również Hatorowie. To kiedyś było w Empikach do kupienia, więc być może gdzieś tą książkę jeszcze można dostać. To jest bardzo istotne, bo różne księgi i rozprawy filozoficzne czy religijne wspominają o tych właśnie próbach dla duszy zaraz po wyjściu poza ciało. I właśnie one polegają na zastraszeniu, oszustwie lub przekupstwie. Pierwsze pojawia się najczęściej zastraszenie, ponieważ mamy dużo programów lęku, strachu w sobie. I najłatwiej wygenerować w człowieku właśnie taką emocję strachu. Jeśli tylko pozwolimy, żeby ona wypłynęła z nas, żeby się pojawiła, natychmiast zostajemy wciągnięci w światy piekielne. Niektórzy to mieli, z tych co wrócili i opisują, że widzieli jakieś piekło, diabły, ciężkie energie, brzydkie przestrzenie. Były takie opisy. Ja nic takiego nie miałem. Ale czytałem, że niektórzy tak to przeżywają. Więc pierwszym wykładnikiem, czy pierwszym sprawdzianem jest próba strachu. Jeśli tutaj nie damy się złapać na tym strachu, a możemy się nie dać, ponieważ jeśli mamy świadomość, że to wszystko jest papierowy tygrys i te ich zastraszania nie mają na nas żadnego wpływu, to tylko są obrazy, tak jak w kinie i możemy się ich przestraszyć albo nie, no to przejdziemy do drugiego etapu i wtedy pojawią się jacyś święci, może Jezusowie, może jacyś Buddowie, czy ktoś jeszcze inni, albo nasi przodkowie i będą nam wmawiali, że musimy wrócić i coś naprawić, co spieprzyliśmy. I to jest też, ja też to miałem, moi przodkowie się pojawili, rozpoznawałem ich, znałem imię każdego z nich i znałem historię każdego z nich. Chociaż tak de facto w tym świecie fizycznym nie miałem pojęcia nawet, jak mój pradziadek miał na imię. Do dzisiaj nie wiem. To nieważne, no bo po prostu jakby nie było wcześniej historii w tej rodzinie. Pojawiła się nie wiadomo skąd i praktycznie słabo nawet cokolwiek wiedziałem niewiele o moim dziadku, a co dopiero o pradziadku. Wracając do tematu. Więc
Tam rozpoznawałem wszystkich moich przodków. Ich nie było może tam aż do Adama i Ewy, ale była taka grupka około 20 osób. Każdy wiedziałem, kim jest i jaką miał historię swojego życia. Oni też mnie znali i też mówili, że muszę wrócić tutaj i naprawić historię rodu. Nie pozwolili mi wejść, tam taka była zielona fluorescencyjna linia między nami i najstarszy z tego rodu, który ze mną rozmawiał telepatycznie, powiedział, że muszę, no, że powinienem wrócić i naprawić to, co ród spieprzył wcześniej. No to są teraz różne szkoły tych naprawy rodowych różnych błędów, czy nie wiem, jak to się nazywa, ale to, ustawienia. Ustawienia, być może tak. Więc to był taki temat. Mogą się pojawić też świętości. Ja na przykład widziałem istotę, która wyglądała jak faraon, miała moją twarz. Czułem, że będę osądzany, sądzony i skazany. Tak czułem, zanim jeszcze do tego doszło. Jak zobaczyłem jego twarz, to pomyślałem, o ziomal, idzie się z nim dogadać. Ale jak zaczął mnie chłostać swoimi osądzeniami, swoimi ocenami, no to poczułem się bardzo niefajnie. No jak zbity pies się wtedy czułem. I tu też były takie kryteria, że najmniejsze wykroczenie to przynajmniej 2 lata ciężkich robót w kamieniołomach. Takie tam próbowano mi narzucić kryteria. To, że akurat kiedyś też pokazano mi taki obrazek, że nie chciało mi się przyjść na randkę z pewną panną, no i ona później tam z rozpaczy nawywijała i miała różne kłopoty. Być może to była prawda, że ona nawywijała, ale pokazano mi, że w 100% ja byłem winny tego, że ona nawywijała. Tak jakby ona nie miała swojej świadomości i, no, i nie była odpowiedzialna za własne życie. Ale wtedy nawet w to prawie uwierzyłem, że ja powinienem tutaj wrócić i przez 3 lata odpokutować to, co ona sobie nabroiła. Tam złamała rękę, jeszcze jakieś były. No, co, na pewno to wpłynęło na nią, jeśli ona tak mocno przeżyła to, że ją wystawiłem. No, to takie jakby drobiazgi i należy się z tym liczyć, jeśli nie damy sobie rady w punkcie nicości. I tutaj też warto mieć pełną świadomość, że my nic nie musimy i nikomu nie jesteśmy nic winni. To tylko nam wmawiają te całe systemy religijne, te wszystkie społeczne układy mówiące, że my jesteśmy odpowiedzialni za kogokolwiek. Nie jesteśmy odpowiedzialni za nikogo. Oczywiście jeśli przyjmiemy odpowiedzialność za kogoś, no to niejako też ta odpowiedzialność na nas spada. Ale jeśli ktoś nam narzucił taką odpowiedzialność, na przykład kapłan, który podczas chrztu wmawia nam, że jesteśmy tam jakimś własnością tego kościoła czy tamtego, no to już to jest gwałt i moim zdaniem to nie jest aktualne, nie musimy tego słuchać. Odpowiedzialność za własne czyny. No i tu jest właśnie to oszustwo, że wmawiają nam, że powinniśmy coś, że tak się należy i tak musimy. Jeśli tylko uwierzymy w to i pójdziemy tym tropem, no to oczywiście wkręcamy się w ten system uzależnienia i odpowiedzialności. Ale jeśli czujemy się wolną istotą, zawsze możemy powiedzieć, że to nie dotyczy nas. My wybieramy wolność, wybieramy swobodę. Nic nikomu nie jesteśmy winni i wtedy tamta strona musi to akceptować, ponieważ jesteśmy istotami boskimi. I siły Matrixa, siły Jaszczurze, siły Pasożyta nie mogą nic nam narzucić. One mogą nas przekonać albo zastraszyć, czy przekupić do tego, żebyśmy zgodzili się wykonać to, czego one od nas oczekują. A one oczekują od nas energii, jako że same nie mają dostępu do tej energii. Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to.
nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph.